Dzień dobry, nazywam się Maria Piaskowska. Chciałam przede wszystkim podziękować organizatorom za zaproszenie nas tutaj na to szkolenie. Jestem farmaceutą, zajmuję się w firmie rejestracją produktów leczniczych roślinnych, także monitorowaniem działań niepożądanych tych firm, tych leków. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o naszych lekach, o lekach roślinnych, czym się właśnie wyróżnia lek roślinny, dlaczego jako też farmaceuta zalecałabym stosowanie leków roślinnych. Chciałabym także podkreślić, jak istotna jest znajomość interakcji, aby lek był bezpieczny. Jeżeli mamy informacje na temat interakcji, możemy im przeciwdziałać. Oraz w ostatniej części swojego wykładu, prezentacji, chciałabym powiedzieć o znaczeniu właśnie leku roślinnego w terapii. Dlaczego właśnie lek roślinny? Jak Państwo zapewne wiedzą, rośliny, żeby przyjmować, szczególnie przez cały rok, musimy je jakoś przetwarzać. Możemy surowce roślinne przygotowywać ze świeżych roślin, świeże rośliny przetwarzać. Najczęściej to są wyciśnięte i wysuszone soki, z których są następnie przygotowane produkty, bądź też w przypadku, jeżeli jest zalecenie, żeby to były świeże też surowce, wyciągi z tych surowców są przygotowane. Natomiast częstszą praktyką jest suszenie roślin i następnie dalsze ich przetwarzanie. Taką najprostszą formą to jest samo rozdrabnianie i wtedy mamy możliwość zastosowania ziół do zaparzania. Także surowce roślinne proszkujemy, wtedy najczęściej one się znajdują bądź w tabletkach, bądź w kapsułkach. No i mamy także wyciągi, czy już przetwory suszonych surowców roślinnych. Jeżeli mówimy o przetworach roślinnych, znajdziemy je przede wszystkim w produktach leczniczych roślinnych, ale także w innych kategoriach, tak jak suplementy diety. Pojawiają się także przetwory roślinne w wyrobach medycznych, w kosmetykach oraz środkach specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Dlaczego bym chciała podkreślić tutaj znaczenie leku roślinnego? Po pierwsze, jakie są korzyści ze stosowania leków roślinnego? Są one dostępne bez recepty, pomimo tego, że to są leki. Dostępne są w aptekach, ale także w zielarniach, w sklepach zielarsko-medycznych. Tutaj mamy dowolne drogi podania w zależności od różnych produktów. Może być to droga podania doustnie bądź też zewnętrznie. Mamy też szeroką gamę produktów, jeżeli chodzi o postaci farmaceutyczne. Może to być w postaci tabletek, kapsułek, czyli stałe postacie. My mamy część pacjentów, którzy preferują zioła do zaparzania, więc mamy płynne postacie. Są dostępne też produkty lecznicze roślinne w postaci kropli czy syropów, więc można dobrać dla pacjenta odpowiedni też tutaj postać. No i bardzo ważnym elementem tych korzyści to jest bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leków roślinnych, gdzie to bezpieczeństwo jest potwierdzone właśnie badaniami klinicznymi, także tradycją stosowania w lecznictwie. Bezpieczeństwo stosowania leku roślinnego uzyskujemy poprzez kontrolę upraw. Firmy, które zajmują się produkcją leków roślinnych, mają obowiązek kontrolowania już upraw surowców roślinnych, roślin, potem uzyskiwanych surowców roślinnych. Także jesteśmy zobowiązani do kontroli substancji czynnej, czyli to jest kolejny etap, czyli substancji, która jest odpowiedzialna za działanie lecznicze. Kontrola produktu leczniczego, cały proces wytwarzania produktu leczniczego jest bardzo ściśle kontrolowany, zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki wytwarzania. Bezpieczeństwo stosowania jest też związane z potwierdzoną skutecznością leku roślinnego. W przypadku leków roślinnych z reguły znamy interakcje, jakie mogą potencjalnie wystąpić. Znane są też działania niepożądane. Są to dane, które są dostępne z tradycji stosowania, z badań klinicznych. No i też znamy znane przeciwwskazania. Jeżeli określimy te przeciwwskazania do stosowania, wykluczymy interakcję, lek jest bezpieczny.
W Unii Europejskiej przy Europejskiej Agencji Leków jest powołany Komitet do Spraw Leku Roślinnego i on opublikował monografie wspólnotowe, które określają, w jakich właśnie wskazaniach możemy stosować leki roślinne, określają status produktu. Mamy takie dwie kategorie: produkt leczniczy ugruntowanym w zastosowaniu medycznym i tradycyjne produkty lecznicze roślinne. Te monografie są opracowywane na podstawie dostępnych danych z przeglądów, z badań klinicznych, badań farmakologicznych. One stanowią ujednolicenie informacji o leku roślinnym. Dzięki temu wszystkie leki roślinne w Polsce, ale także w Unii mają jednakowe wskazania, jednakowe też informacje o interakcjach, ostrzeżenia do stosowania. Wspomniałam, że istotna jest też znajomość interakcji. Pozwala to nam na bezpieczne stosowanie leków. Co jest w ogóle przyczyną interakcji? Przede wszystkim częściej interakcje występują, jeżeli występuje samoleczenie, czyli pacjenci sami wprowadzają leki do leczenia. Bardzo często jest związane to z wiekiem pacjenta. Niestety im starsi pacjenci, tym też więcej mamy współistniejących chorób, więc też ilość tych przyjmowanych leków zwiększa się. Dochodzi do polipragmazji, czyli przyjmowania bardzo dużej ilości leków. No i to może być przyczyną interakcji, jeżeli te leki są niewłaściwie połączone. Tu jest taki wykres przedstawiający, im większa ilość przyjmowanych leków, tym większe i potencjalne dane, potencjalnie mogą wystąpić interakcje. W zeszłym tygodniu byłam na zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i tam takie młode farmaceutki z Lublina przedstawiały dane na temat stosowania leków na nadciśnienie w grupie geriatrycznej. Te panie robiły badania, może na niewielkiej grupie, bo na 20 pacjentach, ale przedstawiły dla mnie jako farmaceuty przerażający też obraz, ponieważ pacjenci przyjmowali z reguły do 10 leków na stałe. Potem kolejne leki, które sporadycznie przyjmowały, to były 6 do 8, plus jeszcze parę suplementów. Były osoby, które potrafiły w ciągu dnia 20 różnych produktów przyjąć, co powodowało, generowało też interakcje i też już nie mówiąc też o niewłaściwym przyjmowaniu tych leków. Więc im więcej leków, tym większe też potencjalnie występujące interakcje, większe ryzyko interakcji. Jakie mogą być interakcje? Przede wszystkim na etapie wchłaniania, czyli jeżeli niewłaściwie łączymy te leki, nie zachowujemy odpowiednich odstępu pomiędzy przyjmowaniem leków, czy przyjmujemy przed, czy po posiłkami, często ma znaczenie. Na etapie metabolizmu, jeżeli mamy interakcje, może dojść do nasilenia działania leków, bądź też osłabienia. I jedna i druga sytuacja może być bardzo niebezpieczna. Nasilenie może związać się ze wzrostem toksyczności. Osłabienie działania leku, brakiem skuteczności leczenia. Rzadsze mamy, bo to dotyczy bardziej receptury przygotowania leku już w aptece, niezgodności recepturowe. Przykładem takich też interakcji, które zachodzą na etapie wchłaniania, które są charakterystyczne dla leku roślinnego, których możemy bardzo łatwo uniknąć, to są stosowanie surowców śluzowych. Surowce śluzowe stosujemy jako leki przeczyszczające, na przykład nasienie płysznika, nasienie łupina babki jajowatej, czy nasienie lnu, ale też je stosujemy jako leki o działaniu osłonowym, len, właśnie liszczy, korzeń prawoślazu, czy też rośliny z rodziny plantaginaceae. Kolejną grupą roślin, które mogą ograniczać wchłanianie, to są garbniki. Je stosujemy z reguły jako leki przeciwbiegunkowe, działające też osłaniająco. Tutaj można wymienić korę dębu, liść jeżyny fałdowanej, kłącze pięciornika, owoc borówki czernicy, czy liść herbaty. Aby uniknąć takiej interakcji na etapie wchłaniania, wystarczy zachować okres pomiędzy przyjmowaniem innych leków, około pół godziny do godziny, i wtedy nie mamy też ryzyka interakcji. Takie też mamy zalecenie Europejskiej Agencji Leków do stosowania właśnie
surowców śluzowych. Kolejne interakcje to są związane z samym metabolizmem leków. Leki są metabolizowane przez cytochromy. Mamy grupę takich izoenzymów, które są bardzo często metabolizowane leki. Cytochrom 3A4, cytochrom 2D6, cytochrom 2C9, tutaj też mamy warfarynę, leki przeciwzakrzepowe są także metabolizowane, sok grejpfrutowy. Często już też pacjenci mają taką informację, są świadomi, że leków nie popijamy sokiem grejpfrutowym. Kolejnym takim izoenzymem jest typu 2A1, przez które jest metabolizowany alkohol, stąd też tutaj mamy interakcję, i z grupy 2B6. Jeżeli chodzi o leki roślinne, to czosnek w dużych ilościach też jest metabolizowany przez cytochrom 3A4, więc tu może być ryzyko interakcji. Liść miłorzębu tutaj sam w sobie może hamować krzepliwość krwi, ale też stosowany z lekami przeciwzakrzepowymi zwiększa ryzyko krwawień. Dziurawiec też tutaj musimy mieć świadomość, że może wchodzić w interakcję z innymi lekami. I rumianek, ale tylko w bardzo dużych ilościach. Raczej w Polsce nie są takie, nie masz takiej tradycji stosowania rumianku. Na przykład w Ameryce Południowej rumianek jest pity tak jak u nas czarna herbata. Tutaj też musimy pamiętać, że może być zwiększone ryzyko krwawień, dlatego też należy zaprzestać stosowania leków przed jakimiś zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zielonostrzyka, właśnie liścia miłorzębu, palmy sabalowej, czosnku, kory wierzby czy ziela dziurawca. Także szczególnie związki o działaniu przeczyszczającym mogą powodować niedobór elektrolitów, mogą powodować hipokaliemię, czy niedobór potasu. Jeżeli jednocześnie stosujemy leki, na przykład korzeń lukrecji, steroidy koronadnerczy, czy też leki moczopędne, pogłębiamy te niedobory elektrolitów. Jeżeli teraz pacjent jest starszy, jeszcze przyjmuje leki na układ krążenia, chociażby wydłużające odstęp QT, antyrytmiczne, przywracające rytm zatokowy czy glikozydy nasercowe, mamy duże ryzyko wystąpienia interakcji. I znaczenie w terapii. Tutaj lek roślinny jest takim lekiem, od którego powinniśmy w ogóle zacząć leczenie wielu schorzeń, chociażby w przypadku zaparć. Pierwszym takim lekiem, którym wprowadzamy do leczenia, to są surowce śluzowe, nasienie płośnika czy nasienie lnu. Jeżeli one nie są skuteczne, to wówczas wprowadza się surowce zawierające antranoidy. Leki o działaniu uspokajającym, ponieważ nie powodują też uzależnienia, nie powodują przyzwyczajenia. Może nie są bardzo silnym działaniem, ale też dzięki temu nie mamy porannego takiego tępienia. Leki przeciwdepresyjne, które są obarczone, roślinne leki przeciwdepresyjne, mniejszą ilością działań niepożądanych. Także bardzo często stosowane są leki w przeziębieniach, leki przeciwkaszlowe, wykrztuśne, właśnie lek tutaj roślinne i leki, które poprawiają metabolizm czy trawienie. Bardzo często też lek roślinny może stanowić jako alternatywę dla leków syntetycznych, chociażby w chorobach reumatycznych. Mamy szereg roślin, które działają przeciwbólowo w chorobach reumatycznych, także podajemy leki moczopędne. Kolejną grupą, która jest stosowana właśnie zamiast leków syntetycznych, to w zespole napięcia przedmiesiączkowego czy zamiast hormonalnej terapii. Leki roślinne też można zastosować w biegunkach. Tutaj też mamy szereg roślin, które wykazują takie bardzo ciekawe, ale też szerokie zastosowanie. Lek roślinny też stanowi uzupełnienie terapii, chociażby w chorobach przerostu gruczołu krokowego. Lek roślinny może też stanowić takie wzmocnienie układu odpornościowego oraz też wspomaga leczenie kardiologiczne.
Rośliny właśnie o działaniu przyczyszczającym, to mamy właśnie surowce śluzowe. Bardzo ciekawy surowiec z nasieniem babki płeśnik. Możemy ją stosować u dzieci od 6 roku życia. Można także stosować u kobiet w ciąży, jeżeli mamy zaparcia. Bardzo, bardzo ciekawa roślina, surowiec roślinny. Tutaj też należy przyjmować całe nasiona. Przygotowuje się maceraty, można robić z herbatami owocowymi. Podobnie nasienie babki jajowatej, czy łupina nasienna, czy nasienie lnu. Z tym, że nasienie lnu jest stosowane od 12 roku życia i raczej nie stosujemy u kobiet w ciąży. Jeżeli chodzi o związki antranoidowe, czyli surowce, które zawierają antranoidy, tutaj mamy liście, owoc senesu, korę kruszyny, korzeń żywienia, alonę oraz korę szakłaku amerykańskiego. Tutaj firma Labofarm też w swojej ofercie ma produkty właśnie lecznicze, roślinne, nasienie płośnika, tutaj, które jest stosowane w zaparciach, ono to jest związek śluzowy oraz wśród produktów, które zawierają antranoidy, senefol, to jest liścia i owocu senesu, standaryzowane dawki, bardzo istotne jest przy stosowaniu związków antranoidowych, ale aby było standaryzowana dawka, dokładne dawkowanie antranoidów. Dla pacjentów, którzy nie lubią postaci tabletek, mają problemy z połykaniem, dostępne są także mieszanki ziołowe, tutaj zioła przeczyszczające. Jeżeli chodzi o surowce o działaniu uspokajającym, mamy także szereg surowców roślinnych, leczniczych. Takim chyba najważniejszym i najczęściej stosowanym to jest korzeń koska, liść melisy, szyszka chmielu, kwiatostan głogu. On zarówno ma działanie poprawiające układ krążenia, ale także ułatwiające zasypianie i też on jest często właśnie łączony u pacjentów z problemami na tle układu krążenia związanych ze stresem. Podobnie to jest ziele serdecznika, także wspomaga pracę serca oraz ziele męczennicy. Firma Labofarm także ma szereg produktów leczniczych, roślinnych o działaniu uspokajającym. Tabletki uspokajające Labofarm, ta starsza postać, czyli tabletka niepowlekana, która już jest ponad 25 lat na rynku, ale także została rozszerzona oferta. Dostosowujemy się do potrzeb pacjenta. Stworzyliśmy też tabletki powlekane, to jest ten sam skład, natomiast bardziej dogodniejsza forma tabletki powlekanej, szczególnie dla pacjentów, którzy mają problem z połykaniem, bądź no, też no, nie przypadają za takim no, zapachem ziół, no, który też no, no, jest związany no, ze składem. Kolejny taki nowy produkt to jest Valdix Extract, to jest produkt z wyciągu z korzenia koska. On jest stosowany w zaburzeniach snu, w umiarkowanym takim napięciu nerwowym, czyli bardziej intensywne działanie. Produkt z samego korzenia koska, sam sproszkowany korzeń koska nie zawiera żadnych substancji pomocniczych, to jest produkt Valdix, także stosowany jako lek uspokajający, ale także nasenny. Oraz dla pacjentów, którzy wolą postać ziół, to monopreparat, czyli liść melisy i zioła uspokajające. Te produkty o działaniu uspokajającym stosujemy je zarówno jako leki uspokajające w ciągu dnia, ale także można stosować je jako leki ułatwiające zasypianie czy przy zaburzeniach snu, bądź u pacjentów wieczorem tego przyjmują, ale też jest duża grupa pacjentów, którzy przyjmują je w ciągu dnia, aby wyciszyć w ciągu dnia organizm i wtedy też wieczorem łatwiejsze jest zaśnięcie i też łatwiejsze jest utrzymanie długości snu. Tutaj leki roślinne też są bardzo często stosowane w chorobach przeziębieniowych. Preparaty z ziela czy z korzenia jeżówki purpurowej, tutaj zarówno w przeziębieniach, ale także wpływają na układ odpornościowy, są immunostymulantami. Kora wierzby, która zawiera salicynę o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym. Salicyny także są określane jako taka naturalna aspiryna, tym bardziej, że
aspiryna właśnie powstała z salicyn związówki błotnej. Korzeń pelargonii, też tutaj przetwory, wyciągi są bardzo często stosowane w chorobach, stosowane w przeziębieniu. Kwiat bzu czarnego, który działa na potnie, przeciwgorączkowo, też wspomaga leczenie przeziębień, czy kwiatostan lipy. Jeżeli chodzi o dalsze surowce roślinne, które są stosowane też w przeziębieniach, ale mają bardziej działanie wykrztuśne, to mamy ziele tymianku, liść bluszczu, kwiat dziewanny, liść i korzeń prawoślazu, czyli związki śluzowe oraz liść babki lancetowatej. I tutaj też mamy w swojej ofercie produkty, które są stosowane w przeziębieniach. Echinerba to jest produkt z wyciągu z ziela jeżówki. Jest to wyciąg wodny. Były badania farmakologiczne potwierdzające właśnie to działanie poprawiające odporność organizmu. Takie bardzo tradycyjne produkty jak tabletki z czosnku i aliomint. Aliomint to też zawiera czosnek. Dodatkowo jako substancję pomocniczą zawiera liść mięty, żeby też złagodzić nie wszystkim odpowiadający zapach czy smak czosnku. Kolejny produkt to jest salicortex, to jest skory wierzby, właśnie stosowany w bólach reumatycznych, można też stosować w bólach głowy, ale także w przeziębieniach. W swojej gamie produktów także mamy zioła do zaparzania, monopreparaty, kwiat bzu, czarnego kwiat lipy czy liść szałwii oraz mieszankę przeciwkaszlową, która będzie hamowała odruch kaszlowy i mieszankę wykrztuśną o działaniu wykrztuśnym. Tutaj też Europejska Agencja Leków zaleca też stosowanie roślin doskonale nam znanych, które stosujemy na poprawienie trawienia, poprawę metabolizmu, korzeń ziele mniszka, miętę pieprzową, krwawnik, bardzo też ciekawa roślina, działa też rozkurczająco, też jest stosowana przy bólach menstruacyjnych. Owoc kminku, wiatropędnie, ziele fiołka trójbarwnego, bardzo też cenna roślina, szczególnie poprawia tutaj metabolizm przy zmianach także skórnych, problemach z trawieniem, z metabolizmem oraz korzeń cykorii. Tutaj wśród produktów leczniczych roślinnych, które firma Labofarm oferuje, bardzo ciekawym składem są tabletki przeciwniestrawności Labofarm. W swoim składzie mają korzeń mniszka, owoc kminku, liść mięty pieprzowej, niewielką ilość kory kruszyny, dlatego też nie będzie tutaj takiego typowego efektu przyczyszczającego, ponieważ w małych ilościach kora kruszyny działa żółciopennie, żółciotwórczo i tutaj właśnie mamy uzyskany efekt poprawy trawienia i ułatwione wypróżnianie. Tabletki przeciwniestrawności także zawierają niewielką ilość wyciągu z ostropestu, który regeneruje komórki wątroby. Mamy także produkty do zaparzania, szereg tutaj produktów, rumianek, miętę, koper, mieszanki także ziołowe, zioła poprawiające trawienie, zioła metaboliczne. One są też stosowane przy trądziku, ponieważ tutaj trądzik może być także związany ze złym metabolizmem, zioła wzmagające trawienie czy zioła żółciopędne. Wśród ziół pojedynczych także jest ziele dziurawca czy ziele krwawnika, które ma bardzo szerokie zastosowanie. Zarówno stosujemy zewnętrznie, jak i do wewnątrz. Tutaj Europejska Agencja Leków oczywiście też zaleca wiele surowców o działaniu przeciwbólowym, przeciwaromatycznym. Takim sztandarowym to jest kora wierzby, która właśnie zawiera salicyny, ale także wiązówka błotna, liść i ziele pokrzywy, korzeń hakorośli, owoc pieprzowca, najczęściej stosowany zewnętrznie, czy ziele maruny, które stosowane w bólach migrenowych. Mamy także tu surowce o działaniu moczopędnym, liść brzozy, ziele skrzypu, liść ziele pokrzywy, korzeń lubczyka, ziele nawłoci czy kłącze perzu.
Wśród produktów, które tutaj oferuje firma Labopharm, produkt Salicortex, który też wspomniałam, który stosowany jest w chorobach reumatycznych. Tak jak wspomniałam, leki moczopędne także stosujemy w chorobach reumatycznych, czyli liść brzozy, ziele skrzypu, czy liść pokrzywy, czy też gotowe mieszanki, takie jak zioła przeciwreumatyczne, czy zioła moczopędne. Wśród roślin leczniczych mamy też rośliny, które stosujemy w dolegliwościach ginekologicznych. Ciekawą rośliną jest owoc niepokalanka, który jest stosowany w napięciu przedmiesiączkowym oraz w hormonalnej terapii zastępczej kłącze pluskwicy, czyli cimcifugy, rizoma. Tutaj też bardzo ciekawe są rośliny lecznicze o działaniu przeciwbiegunkowym, tak jak kora dębu, liście rzyny fałdowanej, kłącze pięciornika czy owoc borówki czernicy. Wśród produktów, które mamy w naszej ofercie, mamy właśnie produkt ze sproszkowanej kory dębu, Kwekor. Tutaj istotne jest to działanie przeciwbiegunkowe. Z jednej strony, znaczy kora dębu zawiera garbniki, mamy działanie ściągające na błonę śluzową jelit, ale także garbniki mogą denaturować komórki bakteryjne, więc też sam mechanizm, będą hamował sam mechanizm działania przeciwbiegunkowego, ale także będą działały przeciwbakteryjne, czyli też będą likwidowały przyczynę biegunek. Dla pacjentów, którzy preferują w postaci płynnej, dostępne są zioła do zaparzania, zioła przeciwbiegunkowe. Europejska Agencja Leków także przedstawia surowce roślinne, które są stosowane w przyroście gruczołu krokowego, korzeń pokrzywy, nasienie dyni, czy kora śliwy afrykańskiej, czy też owoc palmy sabalowej. Tutaj one, te surowce zmniejszają dolegliwości związane z przyrostem gruczołu krokowego i mogą stanowić doskonałą taką terapię wspomagającą leczenie. Na razie jeszcze wymieniana jest kora śliwy afrykańskiej, ale są ogromne problemy z pozyskaniem surowca, więc może być też taka sytuacja, za parę lat będziemy mówić o historycznym niestety surowcu. Tak jak też wspomniałam, mamy szereg roślin, które wspomagają pracę serca. One też mogą być stosowane pomocniczo w schorzeniach kardiologicznych. Bardzo ciekawym jest tutaj surowcem kwiatostan głogu. Działa tonizująco na pracę serca. Także owoc głogu, on normalizuje pracę serca, ekonomizuje pracę serca. Dodatkowo to działanie uspokajające zapobiega też powstawaniu arytmii, szczególnie na tle nerwowym. Mówimy też o nerwicy serca, takim pojęciu schorzeniu, które jest związane właśnie z dolegliwością z pracą serca, związanym na tle nerwowym, na podłożu nerwowym. Ziele serdecznika, też tutaj poprawiające krążenie, wspomagające pracę serca, też działanie uspokajające. Oraz ziele nostrzyka, które zawiera kumaryny, które też w pewnym stopniu działają przeciwzakrzepowo. Wśród produktów leczniczych, które są dostępne właśnie w leczeniu kardiologicznym, wspomagające leczenie kardiologiczne, są tabletki tonizujące Labopharm. Są sproszkowane kwiatostan głogu, owoc głogu, ziele serdecznika i ziele nostrzyka. Także w schorzeniach kardiologicznych stosowane są preparaty z czosnku, produkty z czosnku. One obniżają też poziom cholesterolu i tutaj dostępne są tabletki z czosnku czy aliomint, taka alternatywa dla tabletek z czosnku z dodatkiem mięty oraz zioła do zaparzania, kwiatostan głogu. Bardzo dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania? To jeszcze mogę też zaprosić Państwa na nasze stoisko na drugim piętrze. Jest możliwość poczęstowania się właśnie herbatami naszej firmy, także uzyskać informacji jeszcze szerszej o lekach. Dostępne jest też periodyki, które wydajemy, Naturalnie Zdrowi oraz Panacea. Więc bardzo serdecznie zapraszamy. Z koleżanką będziemy u góry. Dziękuję bardzo.